Roku pańskiego 1143 na polskie ziemie przybyli cystersi. Pierwszą gościnę przyjęli na pałukach. Cystersi dotarli do Łekna na zaproszenie z Byluta z rodu pałuków. To był miejscowy możny, który ofiarował im posiadłości, na których zaczęli budować swój klasztor. Ten klasztor istniał nad brzegiem jeziora Łeknańskiego właściwie do końca XIV wieku. Wówczas doszło prawdopodobnie do katastrofy budowlanej, w wyniku której ten klasztor uległ zniszczeniu. Dlatego cystersi postanowili przenieść się na nowe miejsce. To miejsce wybrali w powstającym mieście w Wągrowcu. No i przez około 100 lat trwało przenoszenie cystersów, proces translokacji, przenoszenia cystersów z Łekna do Wągrowca. W średniowieczu cystersi byli jednym z najpotężniejszych zakonów w Europie. Jego potęga upadła, pozostały jednak liczne budowle. Dopiero w 1990 roku Rada Europy zainteresowała się cysterską spuścizną i zainicjowała szlak cysterski. Wędrując szlakiem przez ziemię polskie, praktycznie rzecz biorąc, odwiedzamy przestrzeń kulturową od południa, od Tatr aż po Bałtyk, tak bowiem 26 klasztorów męskich zostało usytuowanych na naszych ziemiach. Każda przestrzeń makro, wojewódzka czy geograficzna ma swoją specyfikę. Inaczej były budowane klasztory, to znaczy wyposażenie, wnętrza, inaczej wygląda na Śląsku, inaczej w Małopolsce, zbieżnie i w pewien sposób kompiluje się ze Śląskiem Wielkopolska, a inaczej jeszcze wyglądają wewnątrz klasztory pomorskie. Forum Szlaku Cysterskiego organizowane jest raz w roku w miejscach związanych z cystersami. W tym roku gospodarzem spotkania była gmina Wągrowiec. Do organizacji forum przyczyniła się lokalna grupa rybacka Siedem Ryb. Włączyliśmy forum cysterskie w program operacyjny ryby przede wszystkim dlatego, żeby przybliżyć samorządom, stowarzyszeniom i innym instytucjom, które brały udział w forum, możliwości pozyskania dofinansowania na działania promocyjne, na działania związane z ochroną zabytków właśnie ze środków tego programu, bo jak wiadomo, potrzeby w tym zakresie zawsze są większe niż środki, a program operacyjny ryby daje takie możliwości zarówno w zakresie działań twardych, inwestycyjnych, jak i działań promocyjnych, publikacji. Opatówka w Wągrowcu. Tu przed laty rezydował opat cystersów. Tu mieści się Muzeum Regionalne. Tu spotkała się Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego. W tym samym czasie przy ulicy, jakżeby inaczej, Cysterskiej, w Urzędzie Gminy Wągrowiec spotkali się przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Rozmawiamy o promocji, rozmawiamy o inwestycjach poczynionych celem aktywizacji tych terenów, głównie pod względem turystycznym, wykorzystania tej infrastruktury, którą się tworzy, no i bazowania na tej duchowości i spuściźnie materialnej pocysterskiej. Jak się okazało, da się połączyć tematykę cysterską z dziedziną działalności grupy rybackiej. Potwierdziły to wykłady w naukowej części forum. Dotyczyły ryb w diecie klasztornej oraz rekultywacji wód, w szczególności jeziora Durowskiego. Szlak cysterski to jednak przede wszystkim atrakcja turystyczna i właśnie krajoznawczy był cały drugi dzień forum. Organizatorzy zaprosili gości na interesującą wycieczkę. Głównym takim celem naszej wędrówki jest kościół, pozostałość po opactwie sióstr cysterek w Owińskach. Oczywiście byłoby wielkim nieporozumieniem, gdyby nie zwiedzić istniejących na trasie innych obiektów, takich jak chociażby kilka kościołów drewnianych znajdujących się wokół Puszczy Zielonka. Pierwszy przystanek, cmentarz w Łaziskach. To tutaj wznosi się wyjątkowy grobowiec w kształcie piramidy. Takiej właśnie mogiły zażyczył sobie rotmistrz wojsk napoleońskich Franciszek Łakiński. Do Dąbrówki Kościelnej przybywają pielgrzymki z całej Wielkopolski i choć to nie czas odpustu, warto było pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Ten cudowny obraz słynie bowiem z wielu łask.
Długa Goślina. Tutejszy kościół zachwyca nie tylko drewnianą architekturą, ale również zabytkowymi organami. Uczestnicy wycieczki mogli ich posłuchać podczas krótkiego koncertu. Wreszcie pierwsze miejsce związane z cystersami – Dziewicza Góra, ściślej mówiąc z cysterkami z klasztorów w pobliskich Owińskach. Nazwa Dziewicza Góra pochodzi od zakonnic dziewic, które stacjonowały w Owińskach w klasztorze. Zakonnice te trudniły się pozyskiwaniem barwnika z czerwca polskiego, który występował w lasach w okolicy Dziewiczej Góry. Dziś ani po cysterkach, ani po czerwcach śladu na górze nie ma. Jest za to wieża, z której rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na okolice. I znowu drewniany kościół, tym razem w Kicinie. Takich zabytków jest aż 12 na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Piękny styl, można powiedzieć, ten styl rokoko wielkopolski, wyważony i ujmujący takie detale, które równoważą się jakby z tym środowiskiem, z tą naturą, z tą przyrodą. No i jeszcze jedna sprawa tutaj bardzo istotna, ważna. Postacie, które były ważne dla kultury narodu polskiego, jak Jan Kochanowski, są bardzo mocno związane z tym kościółkiem. Także można by tutaj wspomnieć o Augustie Cieszkowskim, którego postać też jest bardzo znana dla Wielkopolan, bo jak sobie przypominamy, po śmierci Karola Marcinkowskiego stał się duchowym przywódcą Wielkopolan. Ten szlak kościółków drewnianych oddaje tą wielorakość, tą barwę, to co jest najpiękniejszego, można powiedzieć, w tej duchowości polskiej. Z Kicina już żabi skok do głównego celu podróży, klasztoru w Owińskach. Jego zabudowania zajmuje dziś ośrodek dla dzieci niewidomych. Klasztorny kościół to teraz centrum parafii świętego Jana. W jego wnętrzu zachowało się wiele dzieł świadczących o dawnej świetności. Siostry cysterki przybyły do Owińsk w 1252 roku. Klasztor i kościół ufundowali książęta wielkopolscy Przemysław I i Bolesław Pobożny. I tutaj siostry zamieszkiwały ten teren do kasaty zakonu w 1797 roku. W kopule na głównym obrazie są przedstawione siostry cysterki modlące się, oddające cześć Bożej Opatrzności. Malarz, konserwator, który kilka lat temu odnawiał te malowidła, uważa, że przedstawione tam siostry były portretowane, to znaczy, że tam są twarze tych sióstr, które rzeczywiście w tym czasie zamieszkiwały tutaj w klasztorze Owińska. Wizyta w Owińskach zakończyła zwiedzanie, ale nie zakończyła cysterskich klimatów. Nawiązał do nich wieczorny koncert cytrowy. Grzegorz Tomaszewski to jedyny w Polsce, a może i na świecie, systematycznie koncertujący cytrzysta. Cytry te mają około 80 lat. Są to fidole Fischera, model wyprodukowany w Kligenthal, manufakturze pana Fischera. Gram też na cytrze węgierskie, jest to model współczesny. No, dlaczego gram? Dlatego, że ten instrument mnie zafascynował 30 lat temu i od 30 lat ciągnie się ta moja pasja. Ten dźwięk płynący nawiązuje wprost do starych czasów, do murów kościelnych, do dworów i on prowokuje wręcz do komponowania takich utworów w klimacie muzyki dawnej, renesansowej, a czasami wręcz średniowiecznej.
Pożegnanie z wągrowiecką ziemią odbyło się oczywiście pod okiem cystersów. Spoglądali oni na uczestników forum z fresków kościoła świętego Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. W tej okolicy cystersów już nie ma, ale całkiem jeszcze nie zniknęli. Są jeszcze w Polsce 4 opactwa w Krakowie, Jędrzejowie, Szczyżycu i Wąchocku. Współcześni cystersi nie zamykają się przed światem, ba, zabiegają nawet o tak potrzebną wszystkim promocję. Dla cystersów jest to wielka promocja, bo wielu, nawet spotykając się z obiektami cysterskimi, sądzi, że cystersi już wymarli całkowicie. Więc myślę, że takie spotkania i takie fora są jakąś promocją zakonu we współczesnym świecie. To zawsze coś się dzieje wokół cystersów i jest to jakaś forma reklamy też zakonu i historii zakonu. Na takich spotkaniach korzystają też samorządy. Działając wspólnie, łatwiej mogą dotrzeć do turystów zainteresowanych cysterskim szlakiem. Jest to zobaczenie kolejnego dziedzictwa cysterskiego w Polsce. To jest zawsze bardzo cenne doświadczenie. I także zaznajomienie się, jak w tym konkretnym terenie dziedzictwo cysterskie jest chronione, jakie czyni się starania, żeby także je propagować i co można jeszcze robić, żeby pokazać, że jesteśmy w tym dziedzictwie w ogóle europejskim cysterskim. To forum bardzo ładnie przygotowane, wiele ciekawych informacji, taki troszeczkę inny panel poprzez referaty prelegentów, także i wiedza dodatkowa, już ta, która jest zawsze dobrem, plus oczywiście bardzo gościnne przyjęcie i dobra organizacja całości. Zachwytów nie kryli również goście z zagranicy. Je représente ici la charte européenne des abbayes et sites cisterciens qui a vu le jour. Przyjechałam jako delegatka Europejskiej Karty Miejsc i Opactw Cysterskich, która ma przedstawicieli w większości państw Europy. Jest wśród nich 7 opactw z Polski. Jestem zachwycona pobytem tutaj i pięknem miejsc, które mogłam zobaczyć. Jestem wzruszona gościnnością i bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym forum. À travers les forums. Ich bin sehr beeindruckt von dieser Tagung hier in Wągrowiec und über das Erbe, wie es hier in Polen gepflegt wird, das Erbe der Zisterzienser. Jestem pod wrażeniem tego spotkania w Wągrowcu. Było to dla mnie nowe doświadczenie, gdyż zobaczyłem, jak tutaj pielęgnowane jest dziedzictwo historii. Zachwyciło mnie również piękno tutejszych kościołów i stan, w jakim są zachowane. Cieszy mnie, że dziedzictwo cysterskie na tym obszarze przetrwało. Ich bin sehr beeindruckt über den Zustand der Kirchen, wie das Zisterzienser Erbe hier in dieser Stadt, in dieser Region gepflegt wird. Radość gości radością organizatorów. Gmina Wągrowiec stanęła na wysokości zadania. Pierwsza część konferencji merytoryczna poświęcona akwakulturom, ochronie wód oraz gospodarce rybackiej. I druga część wymiany doświadczeń, integracji środowisk związanych z ruchem turystycznym na szlaku cysterskim. Okazuje się, że jeden i drugi program na pozór wydałoby się tak odległe, mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów, marzeń, oczekiwań społecznych właśnie w obszarze poprawy infrastruktury turystycznej. 7. Forum Szlaku Cysterskiego przeszło do historii, tak jak potęga zakonu białych mnichów, ale pamięć po obu pozostanie na długo.